Maryjo, Pani Jasnogórska, witamy Cię w naszej wspólnocie parafialnej i w tej jakże szczególnej świątyni, wzniesionej dla uczczenia tajemnicy narodzenia Twego Syna. Świątyni, w której Ty królujesz jako Matka Miłosierdzia. Przez Ciebie zapraszamy Twojego Syna do naszego życia. Przez Ciebie mówimy do Chrystusa, bądź z nami w każdy czas. Dziś z wyjątkową miłością i nadzieją pragniemy spojrzeć w Twoje, Matko, oczy. Prosimy Cię, Maryjo, pomóż nam wszystkim cierpliwie z Ewangelią w sercu iść przez życie z Twoim Synem Jezusem Chrystusem, tym, który jest wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Ksiądz Grzegorz wspomniał, że 11 września 1981 roku już mieliście okazję tutaj stać się opiekunami tajemnic Boga poprzez wizerunek peregrynacji. W tamtym rogu placu ten wizerunek przybył. Tak jak dzisiaj staliśmy przed Kościołem i modliliśmy się litanią loretańską, tak wówczas również ksiądz Zenon, stojąc, a nie dzisiaj duchowo się z nami łącząc, i wielu z Was może, byliście tutaj, aby potwierdzić i pokazać przede wszystkim Bogu i Maryi, że chcecie być tymi, którzy będą opiekowali się tajemnicami Boga poprzez to miejsce i pragnienie wzniesienia Kościoła, które się już zrealizowało, poprzez Wasze rodziny, które od tych ponad 20 lat, 30 lat się już nieźle rozwinęły poprzez życie i wiarę każdego z nas. A dzisiaj przychodzi ten czas i ten dar i ta tajemnica dla nas. I o to się módlmy i o to prośmy, abyśmy my, gromadzący się tutaj w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, przeżywając ten czas nawiedzenia, zapragnęli, aby poprzez nasze życie ta tajemnica sanktuarium życia i miłości Boga się zawsze uobecniała.